Dzień dobry wam, moi drodzy widzowie, tu Sztyks i zapraszam was na kolejny odcinek Zagrajmy w LEGO Marvel Super Heroes. Moi drodzy, na samym początku taka drobna ciekawostka. Otóż pojawiła się plotka, informacja, przypuszczenie, że jakoby w 2014 roku miałoby się pojawić LEGO The Hobbit. Tak więc jeżeli to faktycznie jest prawda, a najprawdopodobniej jest to prawda, no to już wiecie, czym takim uraczymy was w 2014 roku. Oczywiście jeżeli taka gra wyjdzie, a bardzo prawdopodobne, że faktycznie wyjdzie, bo co roku jest nowa gra z serii LEGO. Tak więc jeżeli taka gra wyjdzie, to jak najbardziej pojawi się tradycyjnie na naszym kanale. Ale my dzisiaj skupmy się na naszych superbohaterach, wczytajmy grę. 9,6%, niedługo przekroczymy, dzisiaj przekroczymy magiczną, jak gdyby magiczny próg 10%. Tak więc sprawdźmy, co tu na nas czeka. Ostatnio walczyliśmy jako X-Meni. Kim będziemy dzisiaj? Dzisiaj będziemy natomiast fantastyczną czwórką, ekipą fantastycznej czwórki. Odwiedź pokój Deadpoola, by uzyskać dostęp do oszu i z twoich ulubionych komiksów. Pokój Deadpoola. Super. No właśnie pytanie, gdzie na tym hali karierze jest ten pokój Deadpoola? Czy udało... Ona jest niewidzialna, tak? Nie. Ona ma jakieś moce... Tak, niewidzialna kobieta, ona ma tam jakieś swoje moce telekinetyczne i te sprawy. My natomiast, ja bym chciał się ten... Ej, czemu nie mogę być tym grubasem? Czy można jakoś w trakcie zmienić postać? Bo ja bym chciał, szczerze mówiąc, postać zmienić, bo chciałbym się przelecieć na tego helikariera. Może możemy się w jakiś sposób tam przenieść. Chciałbym to sprawdzić. Co tu mamy? Co to jest? What the fuck? A, to jest misja, to jest misja, to spoko. Dobra. Sprawdźmy natomiast, czy możemy się tu dostać. O, tutaj coś jest, czekajcie. No, ustaw. Ja to bym się chciał tam znaleźć od razu. Ale widzę, że jakoś specjalnie nie da rady. Nie wiem, w jaki sposób możemy się tam jakoś dostać. Bo my, zobaczcie, w Nowym Jorku mnóstwo tych pierdółek do roboty. Mnóstwo postaci. Ale jak się tam dostać, to nie wiem. Byśmy musieli mieć chyba jakąś latającą postać. No ale dobra, idźmy na razie tutaj, gdzie faktycznie... Dobra, już nie wiem, co teraz kliknąłem. A, przenieśliśmy się. Dobra, ale tam się przenieść nie idzie, tak? Sprawdźmy jeszcze raz. A to co? Tylko jako miejsce docelowe. A nie, czekajcie. Jest, jesteśmy na Helicarrier Shield. Uwaga. Tak jest, jednak można tu w jakiś sposób wejść. Sprawdzimy sobie, co tutaj takiego jest, a potem zaraz stąd pójdziemy. Najwyżej dzisiaj nie dokończymy tamtej misji, będzie tylko w połowie. Tak jest, dzisiaj będzie misja niepełna, będzie połówka, ale to dlatego, że dzisiaj sobie połazimy trochę po helikarierze. Okej, czyli tutaj możemy sobie powtarzać te misje, bardzo fajnie. Sprawdźmy, czy faktycznie można to tak łatwo i przyjemnie zrobić. Tak jest, bardzo nam się wyświetla, mamy ich tutaj mnóstwo. Tryb fabularny, swobodna gra, super. Okej, ale nie, to nas za bardzo nas nie interesuje. Sprawdźmy inne tutaj rzeczy, jakie możemy sobie tutaj coś tutaj posprawdzać. Tutaj jakieś badania, tu jest jakieś pomieszczenie, co tu mamy? Dosyć sporej wielkości jest w ogóle ten helicarrier. Co my tu mamy? Laboratorium. W laboratorium widać jakieś rzeczy. Czekajcie, tu coś możemy zrobić. Witamy w laboratoriach. Mordy Deadpoola. Dobra, dobra. Kiedyś ci tam może pomogę, ale natomiast na pewno nie zrobię tego dzisiaj, bo dzisiaj nie mamy czasu. Dzisiaj chcemy troszkę połazić. Tu coś jest. Co to jest? Deadpool's room! Właśnie, sprawdźmy, co jest w pokoju Deadpoola. Hey, ever heard of a little thing called knocking? Oh, wait. You're here about my awesome Deadpool red bricks, huh? Okay, make yourself at home. Okej, czyli tutaj pewnie możemy kupować te klocki Deadpoola, czyli te klocki, które nam pozwalają troszkę poszukiwać. Kodów nie chcemy wprowadzać. Co mamy tutaj? Monety! Tak jest, słuchajcie, tutaj możemy kupować czerwone klocki, natomiast nie wszystkie oczywiście są od razu odblokowane. Ale co fajne,
Dodatkowe serduszka? Nie, to pierdol. Ale co jest fajne, mamy odblokowane monety razy 2 i możemy ze spokojem to kupić, tak jest. Monety razy 4 niestety jeszcze są zablokowane, ale dzięki temu, że już tak na samym początku gry mamy tak zaawansowane, ale tutaj nie wiem co cholej co. Aha, tutaj możemy komiksy, które uda nam się gdzieś tam zgromadzić. Niestety nie mamy tych komiksów póki co skompletowanych żadnych, no ale to na razie trudno. Tutaj jakaś misyjka. Tutaj co mamy? Cela. Czyli tutaj są... Co są? Tutaj możemy kreować własne postacie. To ja już widzę. Bez tego, bez problemu. Jakich tutaj specjalnie, bo... Tak jest. Możemy tutaj sobie własne postacie stworzyć. Fajne. No, w każdym legutkowym świecie taka możliwość jest. Idziemy dalej. Nie wiem, może ktoś nie ma tej gry. Kogoś ciekawi, co jest na Heli Karierze. Mnie osobiście bardzo, bardzo ciekawiło. I cieszę się, że udało mi się tutaj dzisiaj troszkę połazić. I w ogóle zaraz sobie załączymy klocki razy 2. Tak jest. No, teraz będziemy mieli hajsu jak lodu. Lodu jak hajsu ewentualnie. Dobra, czerwone klocki nam wskazują, w jaki sposób mamy wrócić, bo mamy generalnie misję, nie? Więc nie możemy sobie tak łazić, bo łazić. Mamy tutaj coś konkretnego do zrobienia. Czy ja tutaj mogę iść? Nie mogę. Dobra, to wracamy już w takim razie. Wracamy jak najszybciej na ziemię. Troszkę sobie tutaj zwiedziliśmy Helikarię. Nie wiem, czy dobrze w sumie to wymawiam, bo tak trochę dziwnie. Chyba nie za bardzo dobrze. W ogóle mamy minimapkę. Zobaczcie, w lewym dolnym rogu mamy minimapkę i możemy sobie... możemy się nią jakoś tutaj sugerować, wzorować. W razie W, jakbyśmy gdzieś zabłądzili. Tutaj chyba są toalety. Nie, to nie toalety chyba. Tam to jest już niestety na pokładzie. Tak więc zmykamy stąd i spadamy na ziemię. Dobra, jak stąd się wychodzi? No, w bardzo prosty sposób. Dosyć oczywisty. Trzeba wyjechać windą. Taka zaawansowana technologia, a tylko windą jeżdżą, nie? A to są sieroty. Wow, wow, wow. Tą też głowa tak boli. No dobra. Latać nie możemy oczywiście. Nie, bo nie. No, to taka jest niestety odpowiedź. Ale dobra. Mi tu pierdu, ale my przecież mamy ten. My tu mamy misję. Podróżujemy w tamto miejsce, nie będziemy się zajmować teraz pierdołami. Rozpoczynamy misję, która w sumie nie pamiętam dokładnie o co w niej chodziło, ale wydaje mi się, że ta miła pani, która zawsze wyskakuje, nam o tym przypomni. Dobra, jesteśmy w Central Parku. Jeden z największych parków w ogóle. A na pewno największy w Nowym Jorku. Okej. Okay. Parówy wyleciały! Zbieraj parówy. Fantastic Four, okej. Okay. Dobra, w co się zamieni? Pokrętło. Jaki fajny stateczek! Koleś trochę w niefortunnym miejscu, żeś się... Ej, no ja myślałem, że będę mógł sobie latać stateczkiem, a tu dupa za przeproszeniem. Ale to jest naprawdę... nie wiem, jak to nazwać. Deep in Central Europe lies a small nation known as Latveria. Ruled by Victor Latveria. Don't let the rustic look of Dr. Doom's castle fool you. It has incredibly advanced weaponry hidden behind its stone walls. Even really good internet. No na pewno mają lepszy niż ja. Może mają światłowody. W każdym bądź razie idziemy na spotkanie z doktorem Doomem. Mam nadzieję, że to nie będzie ostateczne starcie, bo doktor Doom... Bo doktor Doom jest tu jednym z głównych chyba naszych przeciwników. Zresztą tych przeciwników mamy tutaj sporo. Nie ma się co. Latveria. Nie, nie myślcie, że takie państwo istnieje. Nie, nie istnieje. Ciekawe, czy Nick Fury ma jakieś moce. O, żeż ty! To się nazywa lot. Cannonball! Wow! Widzieliście to, ile mamy hajsu? Zanim my spadniemy, my już będziemy mieli... Kurde, ominąłem, no! A takie rzeczy lepiej zbierać, bo potem jak się powtarza misję, to ciężko jest to utrafić, ucelować. A, oczywiście swoich sługusów ma. Szybko, słowa!
Ta jest! Czujna. Niewidzialna kobieta. Ja chyba też. Nie wiem, czy to był wasz film, ale widziałem. Co? Co on tu robi? Pakiet socjalny? O, no właśnie. Tym bym się przejął. Ups. Łubudubu? No dobra, zaaplikujmy im. Łubudubu! O kurde, on jest lepszy niż ten, niż Hulk. On jest lepszy niż Hulk, naprawdę, zobaczcie to. Łubudubu! Miss. Ups! Nie, nie wylatuj mi tam, nie wylatuj, ty się bardzo rozpędziłeś, koleżko. Bez przesady. Dobra. Jeps. No pięknie. Proszę państwa, ten koleś jest niezniszczalny. Ten koleś to skała. O, zapaśnik, słuchajcie, on by mógł... O, czekajcie. A, tu możemy zapisać. Ale jeszcze nie kończymy, spokojnie, bez obaw. Musimy najpierw... On może ciągnąć? Łe, ja nawet nie wiedziałem, że on może ciągnąć. Nie pamiętałem, szczerze mówiąc. Dajcie mi ją, ona sobie da radę. Ona to zresztą szybko dosyć... Zresztą tylko ona może... A, tam schodki, jakie schodki, byle tam wejść, nie? Fuck. Akurat tu musieli dopracować fizykę. Coś ty zrobiła, kobieto! Jak ja mam tam wejść? Przecież tak wypieprzyło w powietrze. No, powiedzmy, że jest. Ja nie wiem, czy ja mam tu coś ustawić, tylko schody, żeby wejść. Tam schody chyba, żeby wejść, nie? No tak nie za bardzo. Dobra, wejdziemy. No jaki lol! Dobra, weź to ustaw tak, żebyśmy mogli tylko wejść. No i super, i możemy wejść. Wszyscy się cieszą, Ben sobie da radę. No i okej, okay. To jest najważniejsze. Mam nadzieję, że nic więcej tam nie było potrzebne. I to było tylko po to i wyłącznie, żebyśmy mogli tutaj sobie bezpiecznie przejść. Ej, co on do mnie nawala? No ej, chwila. Ej, no ja nie mam tego. Nie mam szansy się obronić. Zobaczymy zaraz, czy będzie taki cwany. Słuchajcie, zaraz będzie prawdziwy wyznawca. Tak więc, jak mamy razy dwa, to naprawdę idzie dosyć sprawnie i szybciutko. No, żegnam państwa. Potrzebujesz tarczy Kapitana Ameryki. Skąd ja wezmę tarczę Kapitana... To było głupie. Skąd ja wezmę tarczę Kapitana Ameryki? I gdzie ją mam iść teraz? Tutaj chyba nie za bardzo w te strony miałem iść. Sprawdźmy może coś tutaj. A, nie potrzebujemy tarczy, ona też tak potrafi. No, no ładuj. A może to nie w to? Nie. O, trafiłem. A taki malutki punkcik trzeba było trafić jednak. Nie można było przesadzić. Słuchajcie, ten zamek w ogóle wygląda jak jakiś zamek... Drakuli. Woo! Ale fajnie! Możemy rzucać w dowolnej chwili, nie spadaj mi tutaj, bo tracisz pieniądze. Koleś ma chyba jakiś... Ten doktor Doom jest chyba troszkę przewrażliwiony na punkcie własnej osoby. Właśnie wszędzie jego posągi. Ja rozumiem, jak ma własne państwo, to powinien... No to może sobie stawiać posągi, ale bez przesady. O, no problem się. Rzucę się, położę na niej na przykład tą wielką kulą. Clobbering time! Łubudubu! Łubudubu! Stwór? Nie, no słuchajcie, stwór, jak można... Kurde, stwór? Nie, najgłupsza nazwa na świecie po prostu. Jak można było Bena nazwać stworem? Nie wiem, człowiek, skała albo coś takiego. Ale żeby go nazwać stworem? No to już jest przegięcie. Nie, nie będziemy go nazywać stworem, na pewno nie. Nie przyzwyczajajcie się w ogóle do tej nazwy, on stworem nie będzie. On będzie dla nas Ben. Po prostu Ben. Bo on ten, no tak ma na imię, z tego co wiem. Tak więc on jest Ben, a nie żaden stwór. To miałem zrobić? Chyba tak. Come in. Fantastic Four, do you read me? Yes, I hear you. We've taken down a comm tower that was blocking our signals. Ty jest najszybszy. Najgrubszy, najszybszy.
We could do with some backup, quick! W sumie nie chciałem tego zrobić, ale okej. Okay. Jakoś tak samo wyszło. Łubu-dubu samo wyszło. Dobra, chodź tu, koleżanko. No nienawidzę takich gównianych klocko układanek. Odsuńcie się, będzie. No, może bym się pochwaliła, ale muszę tu poukładać najpierw syf, który zrobił mój kolega. Weź tutaj rozwal i weź się suń, bo ja gówno za przeproszeniem widzę. No tu trzeba ustawić na pewno. A może tu? A jednak tu. Dobra, spadamy. Teraz jest niewidzialna? Kiedy ona jest niewidzialna? I co, teraz jestem niewidzialna? No powiedzmy, że jestem niewidzialna. Ben, ty grubasie jeden! Przeskadzasz mi! No i po zabawie. Weź jeszcze tego tutaj. No weź go, wywal z tego zamku, bo mnie tu chłop przeszkadza. A wspominałem, że ten zamek wygląda jak jakiś zamek Drakuli. Może Latveria to taki synonim Rumunii. Tam, gdzie mieszkał Dracula. Tak to nie, tak to się nie będziemy bawić. Patrz, zniknę ci z pola widzenia. Znowu jakiś prawdziwy polski majster. Kurde, nie wiem co, walnę kluczem francuskim, może zacznie działać. Ile hajsu, jeszcze trochę będzie prawdziwy wyznawca. Coś tam wyleciało. Majster się w ogóle nie przejął. Na pewno tędy mogę przejść, bo przecież mam osłony. Nie mam osłony. Tak, ja mam tamtędy przejść. Proszę ciebie, ja ciebie proszę bardzo. Dobra, ten majster. Zabili tego wielkiego bydlaka. To jest po prostu niemożliwe. Weź się na niego połóż, bo to jest aż wstyd, żeby takiego bydlaka zabił taki mały kurdupelek. Bul. Ej, przed chwilą tu był tylko jeden. Skąd i się nagle tyle wzięło? Namnożyli się, czy co? No, przepraszam bardzo, tak? Ja, prawdziwy wyznawca! Nie, naprawdę, to jest tradycja. Mi się wydaje, że tutaj jestem... Wydaje mi się, że będę w stanie zrobić 100%. No słuchajcie. Jest początek gry, my już mamy razy 2. Niedługo będziemy mieli razy 4, może, jeżeli uda się odblokować. Nie wiem, co trzeba zrobić, żeby się odblokowało. O, przestała działać. Już się bałem, że trzeba było tam wejść. Dobra, przesuwamy się, idziemy do przodu, nie czekamy i bijemy. Tak jest. Ben to lubi. Ben jest trochę bardziej rozumny niż Hulk, tak więc no raczej tutaj nie będzie takich jak to się nazywało? Nie wiem w sumie. No takich wiecie, że w trzeciej osobie mówi o sobie. Hulk lubi bić. Hulk lubi ciastka. Hulk lubi... czekoladę z budyniem. Ho. No nieważne, wiecie o co chodzi. Tutaj raczej tak nie będzie, bo Ben jest dosyć inteligentnym. No, też bym z tą inteligencją nie przesadzał, ale głupi nie jest. Właściwie to co my, po co myśmy tutaj przyszli? Aha, myśmy przyszli podpierdzielić pewnie te kosmiczne klocki, no bo tak dokładnie, pamiętacie, że Nick Fury tak dokładnie to nam wszystkiego nie mówi, bo jest coś, czego... w sumie nam nie powiedział, coś czego nie wiemy. I z tego co wiem, to jest dosyć takie katastroficzna jakaś katastroficzna informacja. Raczej to nie jest... No kurde, czy ty jesteś taki głupi, czy tylko udajesz? A przed chwilą mówiłem, że jesteś inteligentny. No kurna, chyba się myliłem, bo głupek jeden stoi tam jak taki bamber, czeka nie wiadomo na co. A ten co, cholera, z paroma pamprami sobie nie potrafi poradzić? No bez przesady, ludzie, naprawdę, no litości. Ojej, no musimy go uratować, bo przecież tam jest aż 15 osób. Punkt kontrolny, no ale ten punkt kontrolny jest trochę... wydaje mi się za wcześnie. No nie za wcześnie, dzisiaj będzie taki odcinek, słuchajcie moi drodzy. I sobie ten odcinek... i sobie po prostu
Zrobimy to w następnym odcinku. Na niedzielę będzie taki sobie sympatyczny odcinek. Na się wieczorem w niedzielę będzie taki sympatyczny odcinek, gdzie po prostu tą misję dokończymy. Jeżeli was bardzo ciekawi, po co tak naprawdę tutaj przybyliśmy, czy zmierzymy się z doktorem Doomem, czy uda nam się zapierniczyć te magiczne klocuszki, kosmiczne klocuszki, przepraszam. No jeżeli bardzo was to ciekawi, to już zapraszam was serdecznie na kolejny odcinek i bardzo serdecznie wam dziękuję za obejrzenie tego i liczę na wasze komentarze. Oczywiście wszyscy, jak jeden mąż, chcieliby być Benem. No kto by nie chciał być? Tak więc bardzo serdecznie wam dziękuję jeszcze raz. Do widzenia, cześć!